Jechaliśmy swoje, czasy były całkiem przyzwoite. Po pierwszej pętli chyba byliśmy na trzecim miejscu w pucharze Łużyc. Druga pętla, hopa. Troszkę źle najechana, troszkę za odważnie zaskoczona. Tam poszliśmy poza drogę. Był kamień, który dobrze, że tam był, bo za kamieniem było drzewo i zostaliśmy na drodze. Ale udało się wszystko usunąć i jutro w pełni sprawnym samochodem. Tak, tak, to są drobnostki, ale to wpłynęło na drugiej pętli na wynik. No, później też trzeba było zmienić jakieś tam koło i generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Powiedz, jest meta. Natomiast na miejscu drugim Sławomir Ogryzek i Zbigniew Cieślar.